Czekamy jeszcze chwileczkę na fotografa z Gazety Wyborczej. Witam zebranych. Już czas regulaminowy minął, także nie będziemy przeciągali. My wszyscy mamy czas, żeby nam tutaj siedzieć na czas głosowania. Także będziemy zaczynali od wręczenia dyplomów, pucharów. Ale najpierw chciałem w imieniu zarządu pogratulować przedstawicielowi Gazety Wyborczej z okazji 25-lecia rocznicy powstania redakcji Gazety Wyborczej w Polsce. Jeszcze młodzież! Mamy już nie nastolatek, już mamy doświadczone. Chciałem też również poprosić o prowadzenie zebrania kolegę Edmunda Baranieckiego. Kto jest za? To jest proszę pana, proszę. Bardzo dziękuję za wybór postaranie sprawnie jakoś pomysłu zebrania. Dzisiaj w piątek to jest taki dzień, kiedy wszyscy mają jeszcze plany na wieczór. W związku z tym postaramy się, żeby to zgrabnie poszło. Ponieważ czekamy jeszcze na kilka osób, które ja wiem, że będą później ciutkę jako kierowników drużyn, to zacznijmy od wręczania nagród, a później przejdziemy do zebrania sprawozdawczo wyborczego. To zaczynamy od pierwszej ligi. Thank you.
Błagacie, żeby było zgrabnie i żeby wszyscy widzieli, i fotografowie, i media mogły wystarczająco dobrze widzieć, to ja bardzo proszę tylko zgrabnie przechodzić bokiem jednym od lewej mojej strony stopkami na środek i wychodzić drugimi, żeby wszyscy widzieli, kto otrzymuje nagrody, puchary, dyplomy. Zacznijmy od pierwszej ligi. Miałaś mi tutaj. Pierwsze miejsce. Miałaś mi. Tamtej strony. Lawiska, drużyna, która bardzo się wzmocniła w tym sezonie i królowała, no niestety, niepodzielnie. Gratuluję. Bardzo proszę przedstawicieli i drużyny. I przedstawiciela Gazety Wyborczej. Bardzo dziękujemy redaktorowi naczelnemu Pawłatowi. Prosimy o pamiątkowe zdjęcia. Bardzo proszę i proszę media o streszczanie się. Dobrze, dziękujemy i bardzo prosimy o środki. W prawą stronę po przejście drugimi spotkami. Gratulacje jeszcze raz. Drugie miejsce w pierwszej lidze zajął zespół AZS UMCS pierwszy. Prosimy kierownika drużyny i przedstawiciela zawodników o odebranie nagród. Pan Zbyszek Szala i Pan Wójtowicz przyjął wszystkie medale. Bardzo dziękujemy i gratulujemy jeszcze raz. Tak, Zbyszek Szala jako kierownik drużyny zostaje, ponieważ trzecie miejsce zajął AZS UMCS 3. Była to tak drobna sensacja, ale gratulujemy tym bardziej i konsekwencji, i umiejętności, i młodzież rzeczywiście weszła na pudło, jak to mówią. Należało się chłopakom, gratulujemy serdecznie. Gratulujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Proszę o przejście. Przechodzimy teraz do drugiej ligi. Dyplomy myślę, że będziemy później już przekazywać, żeby usprawnić rozdanie nagrody. Pierwsze miejsce w drugiej lidze. Zarębiacy pod 50. Brawo! Gratulujemy serdecznie.
Gratulujemy serdecznie. Drugie miejsce w drugiej lidze. GLKS Głusk. Gratulujemy serdecznie. Tu jest przedstawiciel Głuska. Nie ma na razie. To będzie wręczenie już nie tak oficjalne. Trzecie miejsce Roberto Music Team. Gratulacje. Niezwykle skuteczna drużyna i należy się za taki wysiłek trzecie miejsce na podium. Gratulujemy jeszcze raz. Przechodzimy do trzeciej ligi. W trzeciej lidze zwyciężyła Świdniczanka. Gratulacje. Czy jest ktoś? Jest. Prosimy intensywnie w przyszłym sezonie w drugiej lidze walczyć. Gratulacje. Drugie miejsce w trzeciej lidze LKS Wierzchowiska. Gratulujemy serdecznie. Czy jest przedstawiciel? Nie ma, nie ma. Trudno. Trzecie miejsce zespół Ludwiniaka. Gratulacje i prosimy kogoś o odebranie towaru. Nie ma. Ostracimy. No trudno. Teraz klasyfikacja indywidualna. Najlepszym zawodnikiem w pierwszej ligi został kolejna Sylwester Lala. Trzecie miejsce Piotr Kula. Też ma nagrody, tak? Przechodzimy do trzeciej ligi. Pierwszy zawodnik w trzeciej lidze. Przepraszam, drugiej lidze. Bartłomiej Manta. W trzeciej lidze mamy dwóch najlepszy w tym roku. Są to Michał Szostkowski i Jarosław Gładysz. Drugiego miejsca nie ma. Są dwa trzecie miejsca, które zdobyli Grzegorz Sajnaj i Norbert Mazurkiewicz. Brawo!
Brawo Norbergi. Teraz mamy nagrody zapewne. Są to nagrody pucharowe. Najlepsza para w pierwszej lidze. Piotr Kura i Paweł Janowski. Dariusz. Spada i Bogdan Grzyb. Odsłoń, przyjacielu. Zapraszam się. To mi tak. Dobrze. Dzięki. I najlepsza para w trzeciej lice. Zarzębiacy nie ma. Teraz mamy nagrodę dla najstarszego uczestnika naszej gminy w sezonie, który został Adam Sosnowski. Adam Sosnowski, Adam prosił, jakby można było w sobotę, będzie na tym mniej. Ale nas nie będzie. Aha. Nie będzie nikogo odgrywać od razu. Chyba jest tak. Nie? To jak będziesz na turnieju, to weź mu, to mu da. Ale ja nie będę. Aha. Mamy również taką pamiątkową plakietkę dla naszego kolegi, który opiekuje się już bez przerwy internetem i prezentowaniem naszej ligi w internecie, w ogóle wszystkimi sprawami dotyczącymi prezentacji naszego stowarzyszenia i naszych rozgrywek w internecie. Dariuszowi Moczkowi, Domu Poznania, za prowadzenie. Teraz nie wiem, czy są wszyscy, jeśli chodzi o memoriał Sławomira Ziemińskiego, mamy to dodatkowe takie nagrody, pamiątkowe nagrody. Dwali Jakub Sąbowski, Maciej Nowicki, Arkadiusz, Stępniak Jerzy, Nowicki, Dariusz, Biga i Leszek. Tak, są? Także prosimy, jeżeli są, to prosimy. Zostały nam takie pamiątki jeszcze poprzednich lat, także... Dla Nowickiego może pan tak, także teraz przejdziemy do wręczenia dyplomów. I tak od pierwszej ligi. Edward, czwarte miejsce. Anopla. Asko 1. A ten też CS2. GB Auto Express. Yes.
Jedynka. Teraz trzecia liga, Wierzchowicka, to było, Lublina, to było, Aleksi Lublin. Kikłęczna. Hanegacy 2. Dystrybucja 2. Eko Deo. Nie potrzymam, nie mój, ale się potrzymam. Dobry serwis w Kupice. Brawo. Drużyna Orła. Marfa. Kameleony. Pogodna. Stan. Lechwenty Żwica. No to zapraszam jeszcze z Puśniackiego. A gdzie tatuś? Na tym skończyliśmy, jeśli chodzi o punkty wyczerpane na temat wręczenia palet, nagród, dyplomów. Teraz proszę o 5 minut przerwy. Pan Wierzątek proponuje wybór komisji skrutacyjnej, żebyśmy mogli sprawnie nasze głosowania obliczać i przeprowadzać. Do komisji skrutacyjnej poprosiłbym Darka Haśca. Czy wyraża zgodę? Jako jedynego, czy... Pan Piotr jest gdzieś? Zaraz będzie pisał. Ty, czy tam są jakieś już gotowe gdzieś... Nie. To... Chyba, że masz swój skład stały, to bardzo proszę o propozycję stali. Do komisji skrutacyjnej, do liczenia dzisiejszych głosowań. Dariusz Mroczek. Piotrek, chcesz tam? Czy wyrażasz zgodę? To? Wyrażasz zgodę. Piotrek Czaja. Czy Piotrek Czaja wyraża zgodę do liczenia głosów do komisji skrutacyjnej? Dobrze. Bardzo proszę, żeby komisja skrutacyjna się ukonstytuowała i przewodniczącego wybrała spośród trójki. Bardzo dziękujemy. W takim razie zapraszamy komisję do pracy.
i proponuję przedstawienie porządku dzisiejszego zebrania, porządku obrad. Poproszę Piotra, żeby przedstawił i będziemy głosować nad porządkiem zebrania. W związku z tym, że musieliśmy niektóre punkty poprzesuwać, to już o tych, które punkty się odbyły, nie będę mówił. Następnym punktem będzie przyjęcie porządku obrad, więc przedstawiam w tej chwili. W punkcie tym będą sprawozdanie z działalności zarządu, sprawozdanie komisji rewizyjnej, głosowanie nad udzieleniem absolutorium, wybór kandydatów do zarządu, wybór kandydatów do komisji rewizyjnej. I będą w dwa głosowania. Do zarządu i do komisji rewizyjnej. W następnym punkcie, jeżeli oczywiście będą jakieś wnioski do regulaminu, to będzie dyskusja nad propozycjami do regulaminu na nowy sezon. I zamknięcie obrad. Czy to wszyscy przyjmują taki porządek? Zapytań. Czy wszystko jest jasne? Czy są jakieś zapytania w związku z regulaminem, w związku z porządkiem obrad? Milczenie, rozumiem, oznacza zgodę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o policzenie głosów. Proponuję podzielić się na sektory i to będzie sprawniej się. Bardzo dziękuję. Kto wstrzymał się od głosowania? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. W związku z tym przystępujemy do realizacji poszczególnych punktów. Poproszę o przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu prezesa pana Piotrka Milczka. Jeśli chodzi o sprawozdanie z sezonu, to każdy dostał takie sprawozdanie razem z dyplomem, ze zdjęciem, także do tego nie będę wracał, a ja tylko zajmę się sprawozdaniem z tych 4 lat działalności zarządu od roku 2010 do 2014. W dniu 7 maja 2010 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia, na którym wybrano nowy zarząd w składzie. Piotr Milczek, Wojciech Dzioba, Piotr Wizioł, Dariusz Mroczek, Roman Piechnik, Zbigniew Szala, Eugen Dwa. Zarząd ukonstytuował się następująco. Piotr Milczek, prezes, Wojciech Dzioba, wiceprezes, Piotr Wizioł, sekretarz, Roman Piechnik, skarbnik, Dariusz Mroczek, członek, Zbigniew Szala, członek, Eugen Dwa, członek. Do komisji rewizyjnej wybrano Tadeusza Cieszko, Ryszarda Polanczyka i Wiesława Wójcika. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został kolega Tadeusz Cieszko. W dniu 14 maja 2010 Rejonowy Sąd w Lublinie, 11 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji nowego składu zarządu. W dniu 1 grudnia rezygnację pełnienia swoich funkcji w stowarzyszeniu złożyli kolega Wojciech Dzioba i Roman Piechnik. Stosowną uchwałą zarząd w ich miejsce powołał kolegę Roberta Garczaka na stanowisko skarbnika i kolegę Marka Futę na członka zarządu. W dniu 18 stycznia 2013 Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 6 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie składu zarządu oraz zmianie adresu stowarzyszenia. Tam również był wniosek o zmianę z adresu stowarzyszenia. Jednocześnie w dniu 1 lutego 2013 roku Bank PKO wydał upoważnienie koledze Robertowi Grabczakowi do dysponowania rachunkiem bankowym w miejsce kolega Romana Piechnika. Podstawowym zadaniem i problemem zarządu było i jest zabezpieczenie sali rozgrywki i turnieje Lubelskiej Ligi Tenisowej Amatorów. Z powodu braku własnej sali jesteśmy zmuszeni na wynajem w drodze odpłatności. Koszty wynajmu sali stanowią największą pozycję wszystkich kosztów działalności stowarzyszenia po około 75%. Obecnie aktualna cena jednej godziny lekcyjnej wynajmu sali w Mocy wynosi 40 zł brutto. Do tej pory zarząd utrzymuje współpracę w gestii korzystania z sali z zarządem MOS-u i tak dalej. Niemniej zarząd profilaktycznie prowadzi rozmowy z właścicielami innych sal w szkołach miasta Lublina, gdyby MOS-y planował wypowiedzenie dotychczasowej umowy.
Drugim problemem zarządu są koszty. Nie byłoby tego problemu, gdyby startujące zespoły posiadały własne sale. No o tym problemie pisałem już w komentarzach w ciągu trwania sezonu. W ostatnim sezonie zarząd mocy podniósł wysokość opłaty za jedną godzinę lekcyjną z 36 zł na 40. Pomimo tego wysokość opłat za udział zespołu po zbywkach nie zmienialiśmy, licząc na rezerwę dodatniego sala z ubiegłego roku. I to wystarczyło. Ze względu na podniesione koszty wynajmu sali nie zdecydowaliśmy się w tym sezonie na organizację Pucharu Ligi. W jakim sezonie koszty wynajmu sali na rozgrywki Pucharu przekroczyły wpływy kibicowego do tej imprezy. Przyszły nowy zarząd będzie musiał bardzo ostrożnie podejść do strony finansowej prowadzenia rozgrywek. W porównaniu do stanu sprzed 4 lat nie zmieniła się ilość członków stowarzyszenia. W ciągu tych 4 lat kadencji zarządu były niewielkie ubytki i przyrosty członków. Na dzień dzisiejszy stan osobowy stowarzyszenia wynosi 49 osób. 49, jak pisałem to sprawozdanie, bo dzisiaj doszli nowi, także jest w tej chwili 54. Nie wszyscy są czynnymi członkami, ale oficjalnych pisemnych rezygnacji nie składali. W ciągu kadencji obecnego zarządu stowarzyszenia zmniejszyła się ilość startujących w rozgrywkach drużyn oraz ich uczestników. Jest tak, wszyscy wiemy, w wyniku decyzji kolektywnej kierowników drużyn o zmianach regulaminie rozgrywek niedopuszczających zawodników grających w klubach sportowych. Sprawy finansowe stowarzyszenia będą jeszcze tematem wystąpienia przewodniczącego komisji rewizyjnej. Księgowe stowarzyszenia pełni biuro rachunkowo-podatkowe Elita zgodnie z umową z dnia 20 marca 2013 roku. Biuro to prowadzi pełny bilans działalności stowarzyszenia za wynegocjonowaną stawkę w wysokości 123 zł miesięcznie, co nie jest wysoką ceną. Na tym ja dziękuję. Także proszę teraz kolegę Cieszko Tadeusza o sprawozdanie komisji rewizyjnej. Trochę cyferek, ale to będzie ciekawe. Dobra, trzymajcie. Cześć. Stowarzyszenie, kadencja tego zarządu naszego stowarzyszenia, która rozpoczęła w roku 2010, przystępowało do pracy mając środki około 6,5 tysiąca złotych. Przez te lata cały czas pilnując bardzo kosztów, starając się tego oczywiście nie podnosić nadmiernie składek dla drużyn, bazując na tym, że czasami jakieś pieniądze tam zostawały z roku na rok. W tym sezonie 13-14 na przykład składki wpisowe nie pokryły kosztów bieżącej działalności, ale mając właśnie tą rezerwę z lat poprzednich, kończymy kadencję zarządu ze stanem powiedzmy na dzień dzisiejszy wysokości. No ponad to nie będę sobie dokładnie, bo to nie jest w tej chwili możliwe przygotowania, ale to w mierzaniu wysokości ponad 3000 zł. Ta kwota musi nam jeszcze starczyć na to, żeby prowadzić działalność w okresie, kiedy nie ma rozgrywek, czyli do jesieni, i dopiero wówczas będzie przygotowane stawki do kolejnego sezonu ligowego. Zarząd stowarzyszenia, którego działalność głównie polega na prowadzeniu rozgrywek naszej ligi, właściwie lig wielopoziomowych rozgrywkach tenisa stołowego, no, stara się tak finansować te wszystkie dokonania, co im się udało przez te lata, żeby po prostu drużyny uczestniczące nie odczuły specjalnie, powiedzmy, wzrostu cen, jakie są na rynku. Nie będę tutaj też w tej chwili wychodził po prostu jakieś omawianie każdego roku oddzielne, bo to jest bezcelowe, to się robiło zawsze na koniec kolejnego sezonu rozgrywkowego. Więc tylko krótko podsumuję, że uważam w imieniu Komisji Rewizyjnej, uważam, że działanie zarządu w okresie kadencji było prawidłowe, nie było uchybień, które by narażały, które by powiedzmy nie były niezgodne z regulaminem, ze statutem stowarzyszenia. Więc w związku z tym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie zarządowi
absolutorium. No i oczywiście zapraszamy kolejnych, czy tych, którzy są, czy kolejnych chętnych, którzy by chcieli działać, powiedzmy, w zarządzie stowarzyszenia, do zgłaszania ewentualnie potem swoich kandydatów do wyboru, do zarządu i do komisji rewizyjnej. Dziękuję bardzo. I w związku z tym, że padł wniosek od Komisji Rewizyjnej o oddanie pod głosowanie absolutorium dla zarządu, jak słyszeliśmy, opinii pozytywnej, w związku z tym pytam wszystkich, kto jest za udzieleniem absolutorium zarządowi. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z tym chyba nie ma przeciwnych, jeśli sumujemy głosy. Bardzo dziękuję. Uważam i ogłaszam, że zarząd, który w mijającej kadencji prowadził działalność w imieniu stowarzyszenia, działał i robił to prawidłowo. Bardzo dziękujemy. Proponuję pracę. W związku z powyższym, czyli w zakończeniu kadencji, powinniśmy wybrać dzisiaj nowy zarząd i nowy skład komisji rewizyjnej. Ponieważ niektóre osoby w ogóle nie przyszły dzisiaj, więc w kontekście wyboru no nie mogą brać udziału, prawda? Natomiast niektóre osoby po prostu zrezygnowały, jeśli nawet są. I w związku z tym musimy uzupełnić skład zarządu jako propozycję. Ja może szybciutko jeszcze przypomnę, kto był w zarządzie i kto wyraził zgodę na dalszą pracę z nami. Piotr Milczek jako prezes, pozostaje jego kandydatura, Wojciech Hadziowy nie ma. Piotr Nizioł wyraził zgodę, Dariusz Mroczek i tu bardzo mu dziękujemy za współpracę jeszcze raz, ale nie wyraził zgody na dalszą pracę w zarządzie. Bardzo dziękujemy. Nie ma Romana Piechnika, więc automatycznie wypada. Zbyszek Szala, rozumiem, że chyba nie jest. A, więc wyraził zgodę, bo bezpośrednio już nie usłyszałem. Nie ma Eugeniusza Dwala. I w związku z tym, jeszcze jest tak, jako uzupełniający tak. Robert Grabczak wyraża zgodę do pracy w zarządzie. Bardzo dziękuję. Więc mamy, bardzo proszę tutaj zaraz Piotra o odczytanie kandydatów. Proszę jeszcze o zgłaszanie kolejnych kandydatów do zarządu. Proponuję kolegę Dariusza Starczewskiego. Czy wyrażasz zgodę? Bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że kolejna osoba chce z nami współpracować, bo to jest no, fajna misja, tak to powiem. Gratulujemy odwagi. Dziękuję. W związku z tym, czy są kolejne kandydatury do pracy w zarządzie? Tak, chciałem Pawła Janowskiego zgłosić. Czy Paweł Janowski wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. Tak, przypominamy, że zarząd może liczyć od 5 do 7 osób. Mamy w tej chwili kandydatów 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie, proszę o zgłaszanie, jeśli są osoby. Bardzo proszę. Czy Michał Szuryga wyraża zgodę do pracy w zarządzie?
Już momencik, czy Michał Żuryga jest członkiem stowarzyszenia, bo to jest istotne. Nie jest, czyli nie może kandydować. Proszę o kolejne propozycje. Proponuję Leszkowi Koziołowi, jeżeli chciał wyrazić zgodę, bardzo proszę. Czy Leszek Kozioł? Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są kolejne propozycje kandydatury? A pan Marceli Jaszczak nie wyraził mi zgody? Ale co jest na razie zajęty podpisywanie? Jest aktywny, swoje drużynie i na zewnątrz. Panie Marceli, czy... propozycja pracy w zarządzie. Odpowiada panu, przyjmuje pan kandydowanie. Dziękuję. Dziękujemy, rozumiemy. Czy są jeszcze kandydatury? Proszę. Ja może Piotra Czaja. Czy Piotrek Czaja wyraża zgodę do pracy w zarządzie? Dziękuję bardzo. A, nie może być, bo jest w komisji skrutacyjnej. To przed głosowaniem, no ale teraz chyba nie zręcznie. Albo wyłączyć go z komisji skrutacyjnej, tak? Komisja będzie pracowała głosowo. Dobrze, czyli rozumiemy, że komisja pracuje w dwuosobowym składzie i pierwotne zgłoszenie jest wykreślone przed Kaczajem. Czy są jeszcze inne kandydatury? Właśnie, tak. Musi być nieparzysty, musi być. Nie, to zobaczymy. W każdym razie. Mamy w tej chwili 8 kandydatów. Proponuję zamknięcie listy zgłoszonych kandydatów i przejście do głosowania. Proponuję, żeby zrobić do komisji rewizyjnej głosowanie łączne. Jednym razem. Znaczy ja chciałem przypomnieć, że w statut było głosowanie w zarządzie z głosowaniem tajnym. Czyli według mnie każdy po prostu na karcie swojego głosowania może wypisać maksymalnie 7 nazw. Ale wpisujemy 8 nazwisk na... 8 też na... Tak. Ale możemy też obok... Nie, ale maksymalna ilość osób w zarządzie jest 7 osób. Więc nie może ktoś zagłosować na 8. Może zrobić odwrotnie, proszę, żeby napisać. Tego zdawało się nie zgadzało, będzie proszę. Nie. Tu nazwiska, które pan akceptuje, maksymalnie 7. Może pan napisać jedną osobę? Przepraszam, ja dałem taką propozycję, bo ja tak przemyślałem sobie, mam sporo pracy takiej zawodowej, ciężko mi będzie pogodzić, to może ja po prostu zrezygnuję, będzie się wymusił. Jeśli można by to zrobić, to przez Nie róbmy tego, także to. Ja proponuję też, żeby na tej samej kartce obok pisać tej komisji rewizyjnej i jednocześnie głosować. Komisja obliczy i jednocześnie i do zarządu i do komisji rewizyjnej. Znaczy prosimy o zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej, do komisji rządzie. Przypomnę, że członkami komisji rewizyjnej byli Tadeusz Cieszko, Ryszard Polańczyk i Wiesław Wójcik. Michała Wójcika nie ma. To zapytam pana Ryszarda, czy wyraża zgodę na uczestnictwo w komisji rewizyjnej. Od nowa? Tak. A członkiem stowarzyszenia? Tak. Dziękuję. Czy Tadeusz Cieszko wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. Proponuję kolejne kandydatury i proponuję Mirka Pietrania do komisji rewizyjnej. Wyraża zgodę? Nie wyraża, tak? Dziękuję. Czy Tomasz Szczotka wyraża zgodę do pracy w komisji rewizyjnej? Proszę o inną kandydaturę. Tu w komisji rewizyjnej powinny być trzy osoby, bo jeśli będą jakieś głosowania i decyzje, no to musi być nieparzysta ilość członków. To Zbyszek.
Ja bym proponował Jacka Poręckiego. Bardzo proszę, czy Jacek Poręcki wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. A ty jeżeli nie uczysz? No, ty nie uczysz. Zbyszek nie uczysz? Nie. Czy Zbyszek Kuć wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Proponuję zamknąć listę kandydatów do komisji rewizyjnej i w związku z tym, jakby można było, tu poproszę Darka, żeby wypisać na ekranach skład propozycji osobowej do zarządu i do komisji rewizyjnej. Każdy wpisze to na swojej kartce albo wręcz ponumerować, żeby było szybciej, to ponumerujemy nazwiska i każdy wpisze sobie od 1 do 8. Nie, od 1 do 8. Według kolejności na ekranie do zarządu i od 1 do 3 do komisji rewizyjnej. I żeby było zgrabniej i szybciej liczyć komisji skrutacyjnej, to nie będziemy wszystkich wypisywać, bo będziemy widzieli numery cały czas na ekranie. Znaczy z tych numerków 1, 8 wybieramy 7 jakby, tak? Tak. Z numerków od 1 do 8 wybieramy maksymalnie 7. To może być i 4 osoby, może być 5. Te osoby, które... Tak, każdy na kartce pisze numerki od 1 do 8 i od 1 do 3. Proszę o sprawne rzucenie kartek. Komisja skrutacyjna będzie już pracowała. Czy wszyscy już? Czy wszyscy już oddali głosy? Dobrze, bardzo dziękuję. Komisja skrutacyjna już zaczyna funkcjonować. Bardzo proszę o... gdzieś ulokowanie się obok. Bardzo dziękuję. Jeśli wszyscy oddali głosy, to proponuję kawkę, herbatkę i przechodzimy do wolnych wniosków, zanim komisja policzy głosy. Na temat regulaminu. Oddaję głos Piotrkowi. Bardzo proszę. I zrobić trzecią rundę, tak żeby ta druga runda była w dwóch etapach. To nam zmniejszy ilość kolejek o jedną tylko, nie będzie 22, 21. No i będą w drugiej rundzie i trzeciej rundzie grały zespoły poziomem równym sobie. To jest jeden punkt, a drugi punkt, słyszałem, Robercie, już za ciebie będę mówił, że? Bo to jest wniosek Roberta Grabczaka. Drugi punkt to dotyczy klasyfikacji ostatecznej po rozegraniu baraży. Bo nie ma tego w regulaminie. Do tej pory nie mieliśmy baraży i jeżeli jakiś zespół się nie zgłosił przy następnym sezonie, no więc automatycznie wchodził ten, który wyżej jest lokowany w tabelach.
A teraz po paradach no jest problem, bo dwie drużyny spadają, a ta trzecia też miała prawo, szansę brać udział w, grę, w grach, także nie wiadomo, co z tym faktem zrobić teraz. Gdyby wygrała, no gdyby wygrała, to by weszła, ale teraz nie wygrała i będzie na tym trzecim miejscu właśnie poniżej tych dwóch drużyn spadających. Jeżeli się nie zgłosi trzy zespoły wyżej blokowane, no to wtedy ten z barażu wchodzi, a jeżeli nie, no to zostaje w klasie niższej, jaki był. Także no ten punkt to naprawdę będzie pewnie burzliwa dyskusja i długa, chyba że wszyscy dojdziemy do jednakowego głosu. To otwieram dyskusję, proszę bardzo. Tak, proszę o zabranie głosu Tomka Szczotkę. O pierwsze propozycje, znaczy tak, pierwsza runda, a druga runda w szóstkach, tak? Jeszcze jedna runda, tak? Tak jak obserwuję, jak zawsze było. Nie, no, było, pierwsza runda była cała, druga runda była w szóstkach. I koniec, tak? Czy dwa, czy remont? Były dwie rundy. Trzeci remont w szóstkach. Teraz to nie ma być to, tak? Tak. Ja mam rozwiązanie dyskusyjne zaproponowania, mianowicie ja proponuję, gramy pierwszą rundę tak jak dotychczas całą, później każdy z każdym, tak. Dzielimy na dwie szóstki, tak. Szóstki grają ze sobą pięć spotkań, a później dzielimy na trzy czwórki, czyli pierwsza czwórka z pierwszej szóstki gra ze sobą te trzy mecze brakujące, następnie piąta i szósta drużyna z górnej połówki gra z siódmą i ósmą drużyną, czyli z pierwszą i drugą z dolnej połówki. I to uważam, że... I to oczywiście ostatnia szkółka będzie zrobiona. Ostatnia szkółka utrzymania. Ostatnia szkółka utrzymania. Sądzę, że to pozwoli zaostrzyć rywalizację, a ewentualne te dwa wolne terminy przeznaczyć na linie indywidualne w trzech ligach, czy na tych czterech. No ciekawa propozycja, bardzo dziękuję. Proszę kolegę sekretarza o sprecyzowanie. Chciałem tylko powiedzieć, że to po prostu powoduje, że w tej drugiej rundzie no, wszystkie drużyny są zainteresowane jakoś walką, bo nawet drużyny z górnej szóstki nie będą chciały grać z tymi drużynami, które tam z siódmego miejsca, a drużyny z dolnej połówki mają szansę jeszcze nawiązać walkę z tymi drużynami, chociaż już bez perspektywy dla walki. Bardzo dziękuję za ten głos. Czy są inne propozycje i komentarze do propozycji? Zaproszę o głos Tadeusz Cieszko. Każda propozycja tutaj wypowiedziana ma sobie plusy i minusy, ale jeżeli zgodziliśmy się na zmianę, powiedzmy, trybu rozgrywek w sezonie 13-14, to uważam, że po roku nie można tego, nie powinno się tego od razu zmieniać. Gdyż wszystkie te inne propozycje ani nie przedłużają nic z istniejącego systemu, ani też nie są gorsze. Może dać jeszcze z rok, żeby to było tak, jak jest. Moim zdaniem ten system się nie sprawdza. No to trzeba zaraz powiesz na ten temat. Ja uważam, że w tej chwili po jednym sezonie, jaka była inaczej? Wróćmy do rok wcześniej. Rok wcześniej było, zróbmy, żeby każdy z każdym, bo każdy ma szansę dwa razy pobrać, wykazać się i tak dalej. Natomiast system szóstkowy był od lat, który no, miał na celu, żeby drużyny grały o porównywalnym poziomie między sobą. To zostało w zeszłym sezonie zmienione. No i naprawdę nie wiem, czy to akurat po jednym sezonie trzeba od razu znowu zmieniać, bo w ostatnich sezonach też tylko na rzeczowie się zmienia regularnie. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejny głos Piotrek Czaja. Czy chce zabrać głos? Zresztą ja nie mam, mogę się wiedzieć, że to nie do końca się zgadza.
tego z pierwszej tej połówki, no już na przykład, no mogę powiedzieć, drużyna tam, gdzie gra Marek Fuga, Zdyszek Kuć, nie walczyła już o miejsce i też nie miała, nie była, nie czuła się zagrożona i mogły sobie pozwolić na to, żeby nie przychodzić na mecze w pełnych składach. Dlatego, że po prostu no, kolega jeden wyjechał sobie na wakacje i nie walczył o nic, nie? Nie mieli trzeciego zawodnika i punkty były, za tak, że tak powiem, tym na przykład drużynom z dolnej połówki oddawane, można powiedzieć, za darmo, no bo we dwóch to ciężko mecz jest wygrać, nie? I ja tu nie mówię, że były jakieś ustawki, czy nie było ustawek meczu, w ogóle nie oceniam tego, nie? Tylko, że takie drużyny na przykład nie walczą o coś, nie mają motywacji do walki, mogę powiedzieć, nie? Tak, dziękuję. Dobrze, no, poddajemy to w dyskusję. Możliwość no, oddawania meczów drużynom, których się bardziej lubią, bo to się nie rozumie, nie? Ale uwaga, że jednak dwie drużyny z pierwszej szóstki teoretycznie, które się spadło do drugiej szóstki, a te jednak kolejne... No, czyli były to sensowne. Bardzo proszę, Tomek Szczotka. Częściowo się z Piotrem zgadza, ale jest taka sytuacja, że ta drużyna, która zajęła miejsce siódme, prawda, po pierwszej rundzie, też mogła teoretycznie, jak była w szóstkach, prawda, też mogłaby już, spójrzmy, być pewnym utrzymania się, też można było tak zrobić. Także to tak. Nie, ja myślę, że to wszystko zależy od nastawienia, od zawodników, czy chcą walczyć, czy nie. Proszę, Robert Grabczak. Musimy wrócić do głosowania rok temu, stworzenia tych rundy jednej, drugiej rewanżowej, takiej samej. Była dyskusja i opcja, że dotyczy to zawodników rankingu indywidualnego, że ci, którzy są w słabszych drużynach, mają wtedy szansę pokazania, że są lepsi albo równi tym, którzy grają w pierwszych szóstkach, w zespołach najwyżej sklasyfikowanych. Ale patrząc na rankingi, zwłaszcza pierwszej i drugiej, nie ma takiej osoby, która grała w drużynie nisko w tabeli, a jest wysoko w rankingu. Więc ten pomysł moim zdaniem był zły, grania meczu i rewanżu, tak jak w tym roku. Ja jestem za tym, żeby wrócić do szóstek i wtedy mamy walkę o pozycję drużyn, które są zbliżone poziomem i nie ma takich sytuacji, że jedna drużyna nie przychodzi dwa razy na mecz z UMCS-em czy z Nawiskami. Będziemy wymieniać czas, który można sprawdzić, bo po prostu jest poziom troszkę różny. Albo nie mają składu, albo dają. Nie było kilku gier, które odbyły się. Grając w szóstkach, gramy o coś dużo bardziej niż grając w dwunastkach. Po prostu według mnie ten tegoroczny efekt popularyzacji naszych lig jest nieudany. Z tego powodu. Nie za egzamin. Nie za egzamin. Podział szóstkowy albo nawet taki innowacyjny u kolegi tutaj Darka jest na pewno lepszy od grania meczu i rewanżu, tak jak było w tym roku. Bo był za duża różnica w naszej lidze między Zarębiakami, Głuskiem, a drużynami niższych albo z końcowych miejsc. Więc pomyślmy sobie, czy to miało sens. Moim zdaniem nie. Trzeba wrócić do szóstek. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są kolejne głosy? Zaraz sprecyzujemy wnioski. Tak, proszę. Ja jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego podwyższenia pana kolegi. Wypadała tutaj na czwórki. Ta czwórka środkowa będzie miała o nic i będzie już będzie klapa i nic więcej. Czy w ogóle nie przyjdą? Pierwsza czwórka będzie dla... Ani jedni nie przyjdą, ani nie po co? Dobra, nikim nie usłyszał. Nikomu nie odzwierciedla. Dlatego, że ja miałem teraz wyszaleństwo, tak? Ja byłam na nasze grupy. Jak byłam wrzucony. Uważam, że tak naprawdę tylko nie Proszę, proszę, proszę. Proszę dalej. Proszę o spokój tych, którzy nie zabierają głosu.
A teraz zostaje pierwszy ustawny, to znaczy ta drużyna siódma, ósma, przykładowo ciągle jest zagrożona miejscem dziewiątym, barażowym. Ale na stałe jest zagrożona, musi grać w dłuższym meczu. Musi grać po miejsce dziesiąte, jest zagrożone. Cisza! Proszę o spokój tych, którzy nie zabierają głosu. Dziękuję bardzo. Tak, zaraz będziemy formułowali wnioski, bo będzie, jest kilka wniosków bardzo, bardzo zbliżonych. Musimy je sprecyzować tak, żeby były jasno przekazane i będziemy za chwilkę głosować. Formy tych rozgrywek, żeby były ciekawe do końca, żeby nie było jakiś tam mecz o nic, to tutaj tak rozmawialiśmy, ja proponuję na przykład coś takiego, że mamy pierwszą rundę, dzielimy na dwie szóstki, później jest druga runda, każdy z każdym szóstka, natomiast tak, siódma i ósma drużyna wchodzą do tak zwanych playoffów ostatnich, czyli później gra pierwsza z ósmą, druga z siódmą drużyną i tak dalej, natomiast ostatnia czwórka też ma swoją rolę, grają o utrzymanie, ale mecz i rewanż. I wychodzi wtedy 21 spotkań, jakby nie patrzy. Chyba koszykówka. Ale to by była trzecia runda. Ja proponuję jeszcze... Ale wtedy jak tutaj mówicie, że, nie, że są mecze w środku tabeli, że nie przychodzą, że są oni, to tak tutaj jest do końca. I później te drużyny, co przegrywają, grają miejsca 5-8. To ja proponuję, żeby przede wszystkim posegregować wnioski, to zrobić głosowanie, kto jest za zmianą, a kto nie jest za zmianą. I wtedy będziemy, jeśli będzie przegłosowana zmiana systemu rozgrywek, to wtedy będą dwa albo nawet i trzy wnioski. O, komisja rewizyjna już się uminęła. Bardzo proszę, oddaję głos komu? Bardzo proszę przewodniczącego o podanie, o odczytanie wyników głosowania do składu zarządu i komisji rewizyjnej. Jeśli chodzi o skład zarządu, głosy przedstawiają się następująco. Milczek Piotr 21 głosów, Szala Zbigniew 22 głosy, Nizioł Piotr 22 głosy, Grabczak Robert 23 głosy, Starczewski Dariusz 21 głosów, Janowski Paweł 20 głosów, Kozioł Leszek 15 głosów, Czaja Piotr 16 głosów. Czyli wynika z tego, że pierwsze 7 osób, które otrzymały największą ilość głosów, to w zasadzie, no, za wyjątkiem Leszka Kozioła, który sam zrezygnował z tej funkcji, czyli wchodzą w pozostali. Pozostałych 7 tych kandydatów wchodzi do zarządu, za wyjątkiem Kozioła Leszka. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o komisję rewizyjną, to wszyscy kandydaci uzyskali po 23 głosy. Ciężko Tadeusz Polańczyk, Ryszard Kolewski. Bardzo gratuluję. Zaskoczenie. Dziękuję przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Skład zarządu i funkcje
zostaną ogłoszone po pierwszym zebraniu nowego zarządu, który się ukonstytuuje i wyniki będą na stronie. Tak? Bardzo dziękuję. Skoro mamy już skład zarządu, to poproszę o jakieś wyznaczenie terminu, do jakiego, w jakim czasie powinien się zarząd spotkać. Czyli w ciągu tygodnia czasu nowy zarząd się zbierze, ukonstytuuje i wyniki będą podane na naszej stronie. Bardzo dziękuję. Czy możemy podać sprecyzowane wnioski do przegłosowania? Mamy następujące wnioski. Przede wszystkim ten pierwszy, który zaproponował tutaj kolega Mundek. Czy utrzymać dotychczasowy system rozgrywki? Jeżeli tutaj będzie większość za, że utrzymujemy dotychczasowy system, pozostałe wnioski siłą rzeczy upadają. Natomiast jeśli zostanie ten wniosek odrzucony, to są trzy wnioski. Ja poproszę tutaj ewentualnie o jakieś uzupełnienie tego, bo nie wiem, czy wszystko dobrze zrozumiałem. Więc tak, pierwszy wniosek to pierwsza runda, każdy z każdym. Następnie podział na szóstki i w tych szóstkach grany również każdy z każdym mecz i rewanż. Czy dobrze zrozumiałem? Tak. Drugi wniosek i tego nie bardzo tutaj do mnie to dotarło, bo tam dotyczyło to tych baraży, żeby ustalać klasyfikację końcową po meczach barażowych i po po zgłoszeniu się do następnego sezonu. Chodzi o to, że jeżeli ktoś nie zgłosi, to nie, że spadkowie się zostaje, tylko pierwsza drużyna to odbiera baraż. To jest inny głosowanie. Ale pan Piotr się pyta, zobaczył co chodzi, nie? Tylko chodziło o podanie, jakie mamy wnioski. A jak widzimy, trzeci wniosek to był wniosek pana Darka. Pierwsza runda każdy z każdym, następnie podział na szóstki. Tutaj również każdy z każdym. I po tych meczach podział na trzy czwórki. Tak, chciałem już ściślić, że nie ma to Paweł Służby, już nie jest, żeby uważać, że się to czwórka. Był ten problem z sfumowaniem punktów, bo odsuwania drużyny z dolnej szóstki. Proponuję, żeby środkowa czwórka, która co do której były zastrzeżenia, że nie walczy o nic, żeby grała od zera. To ostatnie trzy mecze. Jeszcze chciałem powiedzieć, że przy tym wariancie w ogóle ranking jest wtedy nieważny, bo byłby prowadzony tylko dla pierwszej czwórki. A właśnie, Żeby nie komplikować sprawy, wycofuję swój czas. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, przystępujemy do głosowania na temat tylko kierowniczy drużyn. Proszę, Tadek Cieśka. Proszę o chwilę uwagi. Głosowanie za pozostawienie regulaminu, tak. Nie ma drugiego głosowania. Nie ma. Tak, to wszyscy mają jasne. Jeśli będzie przegłosowana zmiana, to wtedy głosujemy kolejne pomysły. Ale nie ma. No to już dobrze. Tak. Ale wtedy klasyfikacja nie ma sensu. Nie jest możliwa. Ale to zróbmy dwie nagrody za indywidualną klasyfikację po sezonie zasadniczym i na przykład oparte z na MVP. Ale to już jest kolejny jakby etap, możliwość, a klasyfikacja nam wtedy upada indywidualna.
Czy mamy wszystkich przedstawicieli drużyn? O głosowanie w imieniu drużyny. ASKO 1. AZS 2. Jest. Podnosić ręce. Prosimy o sprawne, o uwagę przede wszystkim, nie rozmawianie nie na temat, bo czas nam ucieka. Już jest prawie nie tak. Asiec. Nie było. Szczepan. Alina. Asko 2. Mamy 19 przedstawicieli, 19 drużyn. Bardzo proszę w tej chwili o zastanowienie się i za chwilę będziemy głosowali na temat, czy zmieniać, czy nie zmieniać. Proszę o uwagę. Kto jest za zmianą dotychczasowego systemu rozgrywek? Dobrze, dziękuję. Proszę zapisać. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw zmianom jakimkolwiek? A więc większość. W związku z powyższym te wnioski, które były złożone później,
jako elementy już zmiany rozgrywek przepadają. Ogłaszam, że na nowy sezon wszystkie zmiany, wszystkie systemy rozgrywek pozostają bez zmian. Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze, Tarek Cieszko chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Ja to teraz tak, już zostali przedstawiam, ale czekaliśmy z jedynką i jedynką odwrotnie. Ja wchodzę do pierwszej linii, jedynka z tego miejsca spada. My się wycofamy. Bo spada. Tak. W momencie, że coś się cofuje, jedynka zostaje, bo przegrała bana, była dziesiąta, czy ten co spada. Czy jedenasta drużyna zostaje, a dziewiątka spada. Bo wtedy nie tutaj wniosek musi być taki, że ja bym chciał przegrać dwa razy. Ma jeszcze jest każdy prosimy o porządkowaną dyskusję. Nie mamy już za dużo czasu, ale dobrze, dziękuję Robertowi. Proszę o szybciutkie głosy. Proszę, Mirek. Ja bym chciał zaproponować, że może takim układzie, jeśli mam problem, określić ten temat. Nie, przegłosowaliśmy, że nie zmieniamy żadnego systemu rozgrywek. Ale nie możemy liczyć, że się jakaś drużyna wycofa. Nie możemy liczyć. Ja myślę, że jeśli mogę wniosek złożyć, to ja proponuję tę kwestię rozważyć na zebraniu jesiennym, a zarząd przedstawi propozycję i konsekwencje takiego czy innego wariantu. Ja myślę, że dzisiaj to jest znowu temat na kolejną dyskusję, no ale przepraszam, no nie możemy dłużej sali zajmować. Czy możemy to przełożyć na jesień? To trzeba bezwzględnie, tak, że taki wniosek padł i do rozważenia w jesieni po dokładniejszym przygotowaniu wariantów, bo nie oszukujmy się, no interpretacje, tak jak słyszymy, mogą być na to samo zjawisko trochę inne. Proszę jeszcze Zbyszek Szalana. Głos. Żeby nie było wpisu w księdze gości typu, że tam, no bo akurat AZS-ów jest 3, zróbmy tak, w terminarzu, jeżeli jest, ja nie mówię, no, jeżeli jest więcej drużyn, przykładowo, tego samego źródła, niech one rozegrają mecze od razu na początku rundy. I po to później tam wpisy czy coś. Od razu one grają na początku rundy i pierwszej i drugiej. Pierwszej i drugiej. Oczywiście, ale tak nie będzie. Tak, nie wiadomo, później jak się będą. Ale ja mam inny wariant. Zablokować wszystkie wpisy w księdze. Aha. No, ale kasowy obsługi. Proponuję wnioski, które dzisiaj powiedzmy
zaczęły być dyskutowane, przygotować i albo na naszą stronę wysłać, albo do zarządu przekazać, żeby zostały sprecyzowane, obrobione niejako formalnie i propozycje zostaną przedstawione na zebranie jesienne kierowników drużyn. Bardzo krótko. Odnośnie tego meczu ostatniego o tym mistrzostwo, zdaje się, Mlawińska. Dlaczego inne drużyny mogą grać dwa mecze na sali PUMCS-u, a ten mecz... Bo się zgodziły. Ale moment, jeżeli jesteśmy już... Jeżeli coś zostało ustalone, to w trakcie prosiłbym nie zmieniać. My równie dobrze możemy od razu chodzić i na mecze, i na mosty, czy coś, czy u siebie grać. W trakcie rozgrywek nie róbmy już takich zmian. No. Mówię, ustalmy to na początku. Ja już wyjaśniam. Ta zmiana była na zebraniu zarządu, w którym nie brałeś udziału. Mnie też przegłosowali i większość zadecydowała. Ja rozumiem, ale na przyszłość, żeby nie było takich numerów. Dobrze, bardzo dziękuję za mimo mniejszej liczby osób żarliwą dyskusję. Mam nadzieję, że na jesiennym zebraniu będzie więcej kierowników drużyn i będzie to bardziej obiektywne, to o czym mówiliśmy dzisiaj. Dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, jeszcze raz dziękuję za wybór na przewodniczącego zebrania. I oddaję głos jeszcze Piotrowi. W imieniu zarządu dziękuję za wybór obecnym tutaj kolego. Zebranie zarządu konstytuowane będzie na najbliższym zebraniu. Dzisiaj mamy piątek, myślę, że w czwartek. Spotkamy się o godzinie 19 czy 18, jak pan pasuje, w kawiarni przy Nosyrze. 18. Dobrze? To 18 w czwartek. Który to będzie dzień? Nie ma jakiś święta czy co? Nie da rady. Czy? 14. A, Zofii, tak? No ja proponuję czwartek, godzina 18, kawiarnia Mosu. Moja żona. No, to odpowiadam. Jeszcze sprawę wyjaśnienia. No, ukazał się komunikat o turnieju w memoriale Stasia Wieczorka. Chciałem powiedzieć, że ten temat był rozpatrywany na zebraniu. Zarząd podjął decyzję zorganizować ten memoriał, ale w terminie późniejszym, jeżeli będzie wolna sala. W maju był problem z salami ze względu na to, że były matury, bo ten turniej będzie odbywał się tylko dla amatorów w sali Liceum nr 8 na Słowicze. Ale jeszcze czekamy na to, czy się zwolni sala, bo w tej chwili jeszcze matury trwają. Także gdzieś liczę, że koniec maja to się odbędzie i powiadomimy do następnego. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do widzenia, do zobaczenia w przyszłym roku. Najwyższym.